rząd nie zrobi tego, to przewali wybory po prostu na jesieni. Tak? To będzie ten koniec. Ta kampania, która się odbyła prezydencka przed chwilą, udało mi się do tej kampanii wrzucić temat wykazów umów. Z wielkim trudem oczywiście, bo media nie są do końca zaciekawione, być może dlatego, że boją się, że jak wykazy umów zawieranych i opłacanych pieniędzy publicznych zostaną ujawnione i opublikowane, to obywatele będą mogli się zorientować, że rząd również opłaca media. Tak? Z tej strony obywatele mogą brać te dane sami i zupełnie ignorować. To nie jest może pedagogiczne to, co mówię, ale być może należy ignorować po prostu te wszystkie obostrzenia, te wszystkie dziwne takie próby twierdzenia, że Dziennik Ustaw jest chroniony prawem autorskim, albo że strona Sejmu jest chroniona prawem autorskim, albo że Sejm zapytał informatyków i informatycy powiedzieli, że zdjęcia posłów są chronione prawem autorskim. Trzeba to wszystko zignorować, tak, jako obywatele. Możemy to wszystko zignorować i po prostu przejąć. No, stawka chyba jest wysoka, no bo właśnie dzisiaj, zdaje się, upływa termin też tych wniosków, które zostały złożone w kampanii wyborczej o wykazy umów. Niestety obaj kandydaci w czasie debaty prezydenckiej no, zostali zmuszeni niejako do odpowiedzenia na pytanie, co z wykazami umów. Każdy z nich odpowiedział tak wymijająco. No, trzeba być politykiem, żeby, jak rozumiem, żeby potrafić tworzyć politykę w oderwaniu od realiów, od rzeczywistego stanu rzeczy. Nie za dużo jest tych skazań jeszcze, a mamy ustawę, mamy przepis karny. Trzeba by być może zrobić następującą rzecz i to Państwu proponuję. Obok tych karnych, tam nie chodzi nawet o to, żeby tam kogoś skazać, żeby poszedł do więzienia, nie. Wystarczy, żeby sąd zaczął orzekać karę pozbawienia możliwości pełnienia dalej funkcji jakichkolwiek, na przykład przez 10 lat. Być może to będzie taka sytuacja, która zmobilizuje do przywództwa w ogóle w tym obszarze, bo brakuje przywództwa, proszę Państwa. Mamy silosowość, mamy resortowość. Pan dyrektor, pamiętam, jak chodził, żeby pan dyrektor Groń przyjdzie następnym razem, to dajcie mu te dane, bo przewalimy wybory.